Witajcie kochani, witam was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulatora 2, a w konkretnie 29 już odcinku z serii Zaczynamy od zera do milionera. Ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania właśnie kolejnego 29 już odcinka. Zaczynamy tradycyjnie, moi drodzy, od rzeczy technicznych, ponieważ ta seria rozgrywa się na waszych oczach. Ja tu nic poza odcinkami nie robię. A pewne kroki myślę, że no można by już poczynić. Tak przynajmniej zapowiadałem w poprzednim odcinku. Moi drodzy, decyzja będzie na pewno taka, że chciałbym być może kupić dwie ciężarówki. Jedną dla siebie, tą oddać pracownikowi, ale to wszystko będzie zależało, ile tak naprawdę snu będziemy potrzebowali. Jak się prześpimy, to może jeszcze nam troszkę kasy wleci i tak potrzebujemy tego snu. Do tego dojdzie nam kredyt, no to może zaczniemy od snu. Może zaczniemy od snu, przy okazji tą ciężarówkę gdzieś może, moi drodzy, nie wiem czy tutaj, gdzie jesteśmy, bo oczywiście nie zrobimy, widzowie, szybkiej podróży, więc ciężarówka jest troszeczkę, jakby to mam delikatnie powiedzieć, uszkodzona. Moi drodzy, zobaczmy, co tutaj jest pod tym znakiem zapytania, bo daleko nie mamy. To pewnie będzie jakiś dealer ciężarówek, aczkolwiek w mieście, w którym jesteśmy, jak widać, niestety, jak jeszcze byśmy zatankowali, czy się przespali, ale tu jest chyba właśnie łóżko, to tu się prześpimy. No trudno, no to paliwo będzie trzeba gdzieś indziej zatankować. Natomiast no, nie mamy tutaj warsztatu. Dobrze, to ja nie wiem, czy... No tak, ale tak czy siak musimy, widzowie, tak czy siak musimy się do roboty przespać, bo od tego naszego przespania będzie zależał stan konta. I od razu podkreślam, żeby nie było, że ja mówię, że spanie wpływa na kasę, bo to czy jedziesz, czy śpisz, żebym tu nie był źle zrozumiany, to jest dokładnie to samo. Natomiast my, jeśli na odcinkach nie chcemy... 1% jeszcze uszkodzeń nam doszło. No niestety, gościu we mnie wjechał, ale na szczęście mandatu nie dostałem. Jeśli no tutaj to oko jest zmęczone, to wiadomo, że trzeba się przespać, bo my mamy, słuchajcie, symulację zmęczenia. Więc to jest główny powód, ale ja sobie zobaczę jeszcze jedną rzecz, widzowie, bo ona by nam może ułatwiła. Ja nigdy nie planuję tego, co robimy. Większość tu wychodzi gdzieś tak troszkę spontanicznie. Ale właśnie, ta decyzja by nam niewiele pomogła. No to by było nawet spoko, jeśli chodzi o dostawę, aczkolwiek nic tu takiego szczególnego nie ma. Prędzej już te meble, ale no trasa jest tak niska, już nie chcę więcej niskiej trasy. W żadnym wypadku, moi drodzy. No te ceny, jak widzicie, ja tu bardziej patrzę... Pilnej dostawy bym nie chciał, a nie, szczególnie nie za 19 tysięcy, no moi drodzy, no litości, nie będę kursu za 19 tysięcy robił, czyli niczego nie znajdziemy. Tak sobie wolałem też spojrzeć, bo może byłaby taka opcja, żebyśmy tutaj od razu z tego miasta robili trasę, więc opcja jest taka, że oczywiście my tę ciężarówkę możemy do nowo kupionego garażu przenieść. Wtedy za darmo niejako, nie ma problemu, że ona jest uszkodzona, nie? Tak przynajmniej to działało zawsze, więc można tutaj obejść tą szybką podróż, której no, jak widzicie, no nie możemy zrobić. Przy okazji sobie, słuchajcie, odkryjmy, jeszcze nie tu, odkryjmy znak zapytania. Skręć w lewo. Pewnie to będzie jakiś dealer ciężarówek, oby była agencja pracy, bardziej bym się ucieszył. Właśnie, nie wiem jak tam też z tymi naszymi pracownikami wygląda to. Zaraz się przekonamy. Przygotuj się. To jest mechanik chyba w ogóle, widzowie. Jeśli to jest mechanik, to byśmy się dowiedzieli, ile... Aha, Iveco. Akurat trafiliśmy na Iveco. Skręć w lewo. Ale to też dobrze, bo to też są tutaj łóżka. Dobrze. Jeśli mamy mechanika, to w ten oto chytry i tajny sposób dowiemy się, ile by ewentualnie kosztowała naprawa. Nie mówię, że musimy naprawiać, ale dowiemy się. Bo to jest rzecz taka, no, priorytetowa. Ile zalecenia serwisowe? Aha, 71 tysięcy. No, to jest do zaakceptowania. Tylko, że pewnie te uszkodzenia trzeba by też powymieniać, widzowie, a to już wyjdzie dużo pieniędzy. A nie, niby tutaj... Potwierdź?
Tylko obawiam się, że z tym zużyciem nie będzie, ja tylko sobie zobaczę, ale no widzicie, to już jest masakra. To już są grube kwoty. Natomiast obawiam się, że pracownik nie będzie chciał i tak tą ciężarówką jechać, ale ona będzie nadawała się do szybkiej podróży. Jeden plus mamy do przodu, chociaż troszkę mniej kasy. Więc postarajmy się przespać, żeby nam tutaj to zmęczenie odeszło. O nie, tu mamy noc i mamy jeszcze deszcz, to prześpijmy się jeszcze raz. Dobra. Zobaczmy, jak to teraz. Już nie będziemy tutaj czekać, bo tutaj zobaczymy. Zobaczcie, ile mamy pieniędzy i to już jest, to już ma sens. Zobaczmy sobie przede wszystkim, bo nasi kierowcy tu pewnie awansowali. Tak, Helga niech ma długodystansowca, ta niech ma długodystansowca. Tu też jej na razie zostawmy długodystansowca. Tu jest o wysokiej wartości. Tutaj jeszcze długodystansowiec. Jest spoko. Myślę, że jest wszystko spoko. No może tutaj jednak o wysokiej byśmy jeszcze dodali. I Scarlett, która nam ładnie zarabia, to też dajmy jeden o wysokiej. Dobrze, takie delikatne zmiany kosmetyczne. To słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, widzowie. Tutaj kredytu nie spłacimy, aczkolwiek możemy zrobić pewien myk. Zobaczcie, widzowie, jaki zrobimy myk. Spłacamy kredyt, bierzemy ten kredyt na nowo, weźmiemy jeszcze raz, tylko dwa razy możemy i później już tylko to. Zmierzam do tego, widzowie, jeszcze bym mógł tutaj pożyczyć pewnie dwa razy to, ale na razie nie chcę się pchać w to. Zaraz zrozumiecie, co ten myk miał na celu, widzowie. Miał na celu, że dwa kredyty wzięliśmy od nowa, a więc nie naliczy nam raty od razu. Taka ciekawostka. Słuchajcie, gdzie byśmy sobie chcieli kupić garaż? Ja zazwyczaj staram się, żeby one były troszkę porozrzucane. Mamy tu, mamy w Berlinie, no to może, ja wiem, w Paryżu. Gdzie ten Paryż tutaj się kryje? Tutaj może w Paryżu albo w ogóle w Hiszpanii gdzieś, słuchajcie. Tutaj jakaś Barcelona może. Albo w Madrycie. Niech będzie Madryt. Mały kupujemy, bo nas na duży nie stać. Dobra, mamy garaż w Madrycie. No to jest szansa, że nam starczy. I teraz tak. Teraz widzowie myk. Zarządzaj ciężarówkami. Iveco. Przenieś. Do Madrytu, ale nie wiem, czy to tak się da. Da się, do garażu się zawsze da. Iveco przeniesiemy do Madrytu. Tutaj zatrudnimy kierowcę. Jest ono naprawione, więc będzie git. Używane ciężarówki. Sobie mogę kupić, tak jak wam nawet mówiłem, jakiegoś grata. Na przykład takie Volvo bym mógł sobie kupić. Coś taniego, czy nawet, no tu nie ma wielkiej różnicy, ale nawet i taką Renówkę bym sobie był gotów kupić, żebyście, no dla widza, nie? Natomiast jest problem, żeby kupić, widzowie, jeszcze jedną ciężarówkę dla naszego pracownika, bo zobaczcie, jakie tu są kosmiczne ceny tych ciężarówek. No, to tak nie zawsze działa, nie? Także możemy kupić jedną ciężarówkę dla pracownika do tam 300 tysięcy, ale to jest dwugwiazdkowe. Tutaj są cztery gwiazdki. Wiecie co? Jak są cztery gwiazdki, to zazwyczaj to dobrze wróży. No nic, no to może my zrobimy po prostu szybkie zleconko dzisiaj. To może my zrobimy szybkie zleconko, aczkolwiek, zobaczcie widzowie, ja mogę pójść na taki totalny żywioł i sobie kupić Renówkę, którą zrobię kurs. Tylko fakt, że wtedy chyba nie będziemy mogli zrobić szybkiej podróży, ale trudno. Ja obiecałem dla widza, że kupię ciężarówkę, słuchajcie, która nie do końca mi pasuje. Tak? No Renówka to jest dla mnie najgorszą ciężarówką, nie lubię jej. I z tego względu to zrobimy. Niestety będzie trzeba jeszcze dopożyczyć, jakkolwiek to brzmi, ale dopożyczyć będziemy musieli, żebyśmy mogli zatrudnić pracowników do naszego Madrytu. I chciałbym pięknie, pani Jolanta po jakimś innym języku, nie wiem, Jolanda, bardziej mi się z Jomandą kojarzy. Jomanda, Emma i najgorętsza opera Amsterdamu. You're free, fajną piosenkę. No i oczywiście Margarita. Dlaczego? Dlatego, że chciałem dwie panie, które mają przynajmniej dwie gwiazdki długodystansowca. To było dla mnie takim, widzowie, priorytetem. Ten długodystansowiec był priorytetem. Czyli te założenia wszystkie udało się zrealizować. Zobaczcie, bardzo się cieszę. Zarządzanie kierowcami, żeby nam nie uciekło.
Od razu panią ustawiamy na długodystansowca. Patrzcie, ta pani chyba pojedzie tą naszą renówką. Od razu na długodystansowca. Dla... Oj nie, gracz. Aha, to jestem ja. Dobra, to jestem ja. Zobaczcie, status na czerwono. Moja magnumka nie pojedzie, ale to jestem ja, a ja jak się uprę, to pojadę. Prawda, widzowie? Zobaczcie, tu jest Renault Magnum. Tylko moja się pali na czerwono, a tych pracowników się nie palą na czerwono. Także mniejsza o to, to się wytnie. Natomiast no nie zrobimy tym kosztem niestety szybkiej podróży. Czy to by się opłacało ją jakoś naprawić? Zobaczymy też, jakie zlecenie będzie. Moi drodzy, jeśli bym zignorował fakt miasta, w którym jestem i chciał sobie, no to sprzęt medyczny to już my wieźliśmy i nawet, o tutaj gdzieś do Danii, ale to chyba już wieźliśmy, więc sprzęt medyczny odpada. Samochody wieźliśmy ostatnio, więc odpada. No mógłbym wieźć marchewki, chociaż nie wiem czemu one są, słuchajcie, ciężkim ładunkiem, nie? To mnie ciekawi. Natomiast tu nie ma żadnych innych dodatkowych, więc to jakby dla mnie odpada. Ja bym chciał, o, tu na przykład, sprzęt medyczny znowu, Warszawa-Szczecin, przy czym trasa jest tak krótka, że obiecałem troszkę dłuższą, no, tym bardziej muszę mieć troszkę dłuższą trasę, żeby tutaj spłacić ten kredyt. Ciągniki rolnicze, niekoniecznie przez z Litwy, poza tym dystans jest dla mnie zbyt krótki, zbyt krótki, zbyt krótki. Procesory komputerowe. No dystans byłby spoczko, chociaż trasa pewnie w większości poodkrywana. Aczkolwiek może niekoniecznie, bo tam do Danii chyba nie jechaliśmy tak wysoko, więc byśmy dwa miasta na pewno odkryli. Może tutaj przy okazji jakoś Legnicę i tutaj, no to moglibyśmy te procesory komputerowe, bo są one i delikatnym ładunkiem, i ładunkiem o wysokiej wartości. Sprawdźmy jedną rzecz, widzowie, przespany już jestem. Dostawa do 17 w poniedziałek, a czas przejazdu to jest 18 godzin. No to tak troszkę na styk. To będzie tak, widzowie, troszkę na styk z tą dostawą, z tymi procesorami komputerowymi. Natomiast nie widzę tutaj lepszego zlecenia. Aha, tylko jest jedna rzecz, no właśnie. Bo ja sobie znalazłem zlecenie, żebym zrobił, musiałbym naprawić ciężarówkę. Mamy z Poznania do Tallina, do Estonii, samochody. No nie chce mi się znowu samochodów wieść. Mamy kłody, które nie są jakoś super płatne. Boję się po ostatnim odcinku, widzowie, jechać do Rumunii. Troszkę się boję, bo tam mi wywalało. No niby usunąłem tego moda, ale... Aha, tu nie mamy wyboru więcej. Czyli albo samochody 1200, dobrze, więcej niż 1100. Tu jest też fajnie, bez więcej niż 1100. 155, 200, no to słuchajcie, jak mam taką samą cenę, zobaczcie, tu mam 1300 km i dostanę za kłody 150, a tu dostanę 100 tysięcy więcej, bo jest też delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości. No to słuchajcie, jedźmy już tymi samochodami, widzowie, do tego Tallina. Tutaj może nie jechaliśmy całą trasą. Możliwe, że nie, zobaczymy. Natomiast argument przemawiający za tą dostawą jest po pierwsze cena, po drugie no fakt, że nie możemy zrobić szybkiej podróży, a nie chciałbym tej renówki gównianej naprawiać. Wiem, że wielu z was jest fanem Renault i pewnie teraz się na mnie wkurzacie. Z góry przepraszam, nie mam zamiaru nikogo obrażać. Ja po prostu nie lubię renówki, no nie podoba mi się ona. No ale tu jeszcze jakoś tam myślę, że damy radę. Robię to dla widza. Do dzieła. Moi drodzy, ja to robię dla widza, bo widz też kiedyś pisał jakiś w komentarzu, że bym tak może sobie spróbował, że skoro nie lubię renówki, to może właśnie bym pojechał renówką. Proszę bardzo, drogi widzu, odcinki są dla widza, nie ma najmniejszego problemu, drogi widzu, jedziemy. Jedziemy po raz kolejny niestety na tą, przez tą Litwę, Łotwę i Estonię, tam się ciężko jedzie, bo... prędkości tam panujące, dobra, wciskam się, prędkości tam panujące są kiepskie, ale oj, to prawie nie skręca ta renówka. Natomiast to już nie ciebicowie. Tu się kasa też liczy i exp, poza tym chcieliśmy w tym odcinku wbić nowy level.
poza tym też, tak jak mówię, mamy mało czasu i zobaczycie, teraz o 9, czyli teraz o 12 nam nie weźmie kredytu. Prawdopodobnie, jeśli dobrze obliczyłem to, widzowie, jeśli dobrze to obliczyłem, to rata kredytu o godzinie 12.00 powinna wynosić 26 tysięcy złotych, a nie 40, czy nie... Skręć w prawo. Nie 40, czy nie, nie więcej. Koniec trasy. Czyli powinna ta rata kredytu wynosić właśnie tyle. Mogę się mylić, to się zaraz też przekonamy. Czy się mylę, czy się nie mylę. Wydaje mi się, że powinna tyle wynosić. Co oznacza, moi drodzy, że właśnie mamy darmowy kredyt na 24 godziny. I zobaczcie, ja ten kurs zrobię i tak naprawdę już część tego kredytu wpłacę, jeśli mi pomogą w tym pracownicy i też fajnie zarobią mi, to jest szansa, że ten jeden kredyt spłacimy. Wiadomo, że dwóch nie spłacimy, bo braliśmy dwa po 400 tysięcy. Ja zazwyczaj jak biorę kredyty, to się niestety to źle kończy, no, ale już bądźmy dobrej myśli, widzowie, prawda? Jedziemy renówką. O, jest pełen bak, to jest jedyny plus. No oczywiście włączmy sobie, co by tutaj włączyć. Może odtąd zaczniemy dzisiaj. Lecimy, widzowie, w trasę. Nie jest ona na szczęście jakaś super długa. Takie trasy będę starał się brać, żeby były większe, dłuższe niż 1100 km, bo to mi daje, wiadomo, korzyści. Ale żeby z drugiej strony nie były za... Nie jest taka tragiczna ta renówka. A znowu wam się przyznam, że kupowałem renówkę, tylko jedną rzecz, jakby... Teraz tego się nie... Teraz się nie dowiem chyba już tego. Przyznam wam się do czegoś. Kupowałem tą renówkę, nie zwróciłem uwagi, jaki ona ma bak paliwa, ile ma koni. Ale póki co samochody daje radę ciągnąć. Tak po prostu z rozpędu, bo wiecie, no, jakby zobaczcie, no 15 minut odcinka już na to zeszło, nie? Ale no te sprawy techniczne też muszą być w odcinku. Także ja często robię rzeczy, bo się spieszę i potem się łapię, że czegoś nie zrobiłem. Ale trudno, no jak się okaże, że ma mały bak paliwa, to najpierw będziemy częściej tankować. Oby nie. Trzymajcie kciuki, żeby tak się nie stało. Nawet się zbiera w miarę spoko. Więc luzik, widzowie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ten jak tam grzeje. Tutaj nie było nigdy 120, także tu przypuszczam, że swoje jakiś... A! Jezus, panie. Przypuszczam, widzowie, że jakieś swoje macki tutaj Poland Rebuilding jednak wkładało tą część Poznania. Może nie jest przebudowane, ale coś tu jest zmienione, bo tam na pewno nie było takiego ograniczenia prędkości. Dobra, już pojedziemy, widzowie, no już co mamy zrobić? No już pojedziemy na tą Łotwę, bylebyśmy w czasie się uwinęli. Tyle. Do skrętu w lewo. Czekajcie, Warszawa prosto, Berlin w prawo, a my jedziemy w lewo, to... Na Łódź. A, też na Warszawę, dobrze. Tak jest, dobra, bo już myślałem, że Warszawa jest prosto tam. A tędy już naprawdę jechaliśmy wiele razy, więc raczej też nie spodziewam, że tutaj w Polsce coś jeszcze odkryjemy. Chociaż jest dużo do odkrycia. Ale jeśli chciałbym odkrywać mapę w Polsce, to musiałbym po prostu brać takie krótkie trasy z Polski do Polski, nie? Gdzieś tam, nie wiem. Ale to już robiliśmy na początku serii, gdzie te trasy mieliśmy krótkie. Teraz to ja wam powiem szczerze, nie opłacam. Znaczy, mogę dla widza zrobić, tak? Dla widza mogę zrobić, ja zawsze jakąś trasę. Mi nie zależy, że trzeba levelować tylko, bo jakby nie mam presji. Dziś w tym odcinku... To już też zapowiadałem ostatnio, no tak sobie zakładałem, że chciałbym troszeczkę dłuższą trasę zrobić, żeby po prostu nadrobić, bo wiecie, no mieliśmy jakąś tam stratę w tym jednym odcinku, co kurczę mi wywalało. To jest, jakby nie patrzeć, nie mała strata, nie? Widzowie, no to nie jest mała strata. Bo i 50 koła w plecy, i exp straciłem, no i czas. Ja też tak patrzę ekonomicznie na to, nie? Nie mam na to presji, ale patrzę ekonomicznie. No i wychodzę z założenia, że skoro wyszła jakaś tam strata,
fajnie jest to po prostu jakoś tam nadrobić, nie? I tyle. Jeszcze nie sprawdziłem jednej rzeczy. Zobaczmy, jakie renówka ma trąbitko. Takie chyba typowo renówkowe, mi się wydaje. Ale nie, takie pośrednie. Ani osobówkowe, ani jakieś tam... No, może być. Trąbitko może być. Wnętrze takie, no jak tam wnętrze. Licznik mi się strasznie nie podoba. Jakiś taki... No ale co ja będę narzekał? Obiecałem dla widza, słuchajcie, że pojadę tą renówką, no to jadę zobaczyć. Nie jest taka zła na zewnątrz, no. No ładnie wygląda Renault Magnum, mi się podoba. Kolegi tata kiedyś taką jeździł, pamiętam, że siedzieliśmy tam w środku, raz nas przewoził, to strasznie bujało w tej renówce, bo ona takie ma, taką kabinę ma dosyć mocno pneumatyczną. Tak tam bujało, że... Dzieciakiem byłem oczywiście. Nie, że teraz, nie? Bo zaraz pomyśli, że teraz. Nie, no jak dzieciakiem byłem, to nas przewoził. Fajnie to wspominam. Dobra, zrobimy sobie trasę renówką. Źle ona nie jedzie. Dwie, trzy trasy pewnie renówką sobie pykniemy, widzowie. Aha, teraz tak, spać nie musimy. A propos spania, to tutaj będzie info oczywiście. Byśmy tak na upartego za 17 godzin mogli spać, a dostawa między w poniedziałek między 10 a 16, a tutaj na 4, czyli tak wcześniej dostarczymy niż mamy dostarczyć, czyli spać nie ma sensu, aczkolwiek powiem wam, że jeśli mamy o 4 to dostarczyć, to ja jednak byłbym za tym, żeby gdzieś przesunąć trochę ten czas i przespać się, żeby nie jechać w nocy. Także nockę możemy sobie przekimać i po prostu dojedziemy wtedy spokojnie gdzieś tam, nie wiem, na 14. Strzelam oczywiście. No i tu się dopiero chyba zaczyna ta część przerobiona autostrady, no bo to widać po tych słupkach między pasami, nie? To już widać, że tutaj promoc wchodzi w grę i Poland Rebuilding. Widzieliście, miałem szczere chęci, żeby dostawa się nie powtarzała. Ostatnio wieźliśmy też jakieś tam samochody. No chciałem, żeby się nie powtarzała, natomiast no... Jak widzicie, no jest to ciężka decyzja, bo z jednej strony jest to, co wieziemy, z drugiej strony jest to, gdzie jedziemy. Więc z jednej strony, no wiadomo, nie chcę powtarzać tych ładunków, no ale to też jest jakieś ograniczone pole manewru. Tak, również chcę odkrywać jakieś części mapy, ale dzisiaj głównym celem była inwestycja, był nowy garaż, udało się to zrealizować. Fakt, że tylko dwóch pracowników mamy, nie trzech, ale spokojnie, po tym kursie i może się trzeciego zatrudni. Wręcz jestem przekonany, że tak będzie. I tak jak mówię, po kursie pierwsze co będę robił, to spłacę ten jeden kredyt. Będę do tego dążył, nie? No wiadomo, że ja nie zarobię na to. Trzeba migać dać, żeby gościu mnie puścił? Puścił mnie, dobrze. Ja nie zarobię, widzowie, na to, ale może z pomocą pracowników, tak? Spłacimy kredyt i potem na nowo się go weźmie i znowu mamy dzień za darmo. Jeżeli ta metoda tak działa, jak zazwyczaj mi działała. Ale o tym się dowiemy, słuchajcie, za godzinę. Jak rata kredytu będzie napisane, że spłacono rat kredytowych, tam nie pamiętam, czy 25 900, czy 26, no to jest, to by była tylko tego jednego kredytu rata, tego największego za milion, nie? I w sumie, jeśli to tak by działało, to ja bym z miłą chęcią uzbierał tego miliona, żeby spłacić ten największy kredyt za milion, nie? Po to, żeby wziąć go na nowo. Tylko to by było trudne, widzowie, żeby ten kredyt za milion brać codziennie i codziennie spłacać i mieć codziennie za darmo. No to wiecie, łatwiej mi jest operować tu kwotą, nie oszukujmy się, jednak tych 400 tysięcy, no bo to jest takie bardziej jeszcze powiedzmy przewidywalne, nie? A milion, no to już jest za duża kwota. Już tak się nie da.
Także to tak nie jest wszystko hop-siup, jakby się nam wydawało, co tam się stanęło na tej autostradzie. Mimo, że nie będę się oglądał, bo zaraz ja w coś przydzwonię. Po prostu mamy jechać. Nawet terenówka jedzie spoko. Absolutnie nie mam prawa narzekać. Mogły to by być bramki bez zatrzymania, bym się nie pogniewał. W każdym kraju to jest, tylko w Polsce się trzeba, kurczę, zatrzymywać. Jedź, chłopie. Już myślałem, że w gościa przydzwoniłem, nie? 371, no trudno. 300 złotych plecy. Muszę tak jechać może, żeby mandatów nie dostawać. Zawsze, wiecie, oszczędność. A tak sobie trąbnąłem go. Trąbnąłem go. Stryków, to już byśmy koło Łodzi byli. To jest zjazd na Łódź. Jestem ciekaw tej Polski 1:1. No już się niedługo przekonamy. Znaczy, najlepsze jest to, że jak ja nagrywam odcinek, to jeszcze jej nie ma. Ale jak odcinek będzie opublikowany, no to ona już jest. Trzymaj się lewej strony. Więc na pewno będziecie mi w komentarzach pisali o tym, że przecież obiecałem przetestować jak najbardziej. To może dodatkowy odcinek w ogóle wrzucimy, zobaczymy. Albo live'ika się zrobi, nie zależy jak z czasem się uda. O, tu się coś zmieniło, widzowie, halo, przecież tutaj tak nie było na A2. Jak to? Zatkało mnie, widzowie, w tym momencie, to... że jechałem tędy. Czekajcie, to Promoc i Poland Rebuilding się same aktualizują? Zgłupiałem. Ja wiem, że to jest Łódź Stryków, to jest to połączenie autostrad. Ja wiem, że takie coś tu... Nie no, w Łodzi to już chyba były te bramki. Też gdzieś tam była taka... Raz to już zgłupiałem. Że jechałem na Warszawę tutaj. Teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Zatkało mnie, no bo przecież niedawno jechałem i ta trasa zupełnie inaczej wyglądała, niczego nie aktualizowałem. To tak jakby można się domyślić, że sam się promoc aktualizuje, co jest oczywiście super pomysłem. Ja tam też zaglądałem, czy czasem nie ma jakiejś wersji Poland Rebuilding nowej, jakichś poprawek. Nic takiego nie było, ale no na pewno tak nie wyglądała ta trasa. Ale jaja. Wiecie co, jestem miło zaskoczony w tym momencie. Naprawdę jestem w szoku w tym momencie totalnym. Dobra, za chwilę będziemy wiedzieli jak z kredytem. Widzowie, odliczajcie. Zaraz będzie równa 12 w południe i będzie... Jeżeli się pokaże 26, a już się pokazuje i ile się pokazuje? 26, widzowie. I co? Widzicie? No to macie 100% pewność. Nagram o tym odcinek. Nie musicie dziękować za fajnego protipa, będzie o tym odcinek. Po oczywiście tym odcinku, po tym kursie, na co za tym idzie, na koniec odcinka spłacę ten kredyt i znowu będziemy mieli za darmo. Tak sobie bez raty możemy lecieć, a ktoś by powiedział, no dobra, czemu lecę na Sempa? Jaka to jest oszczędność, że mamy jeden dzień bez raty? Widzowie, wbrew pozorom, na tym kredycie za 400 tysięcy to jest dużo. Bo żebym was nie skłamał, mówimy tu o 15 tysiącach raty. 15 tysięcy, no razy 10 załóżmy dni.
To już jest 150 tysięcy, jeżeli już byśmy mieli tak to się bardziej targować, nie? Więc wbrew pozorom, widzowie, to nie jest mała kasa. 15 tysięcy dziennie, a jeśli mówimy o dwóch kredytach na 400 tysięcy, tak jak ja wziąłem, no to już mamy 30 tysięcy. To już nie są małe pieniądze. Plus to, że nie jadę na szybkim zleceniu, tylko własną ciężarówką i nawet... Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Mimo tego, że to jest renówka, która jest, jak widzicie, troszeczkę... Skręć w prawo. Troszeczkę, no, była rozgruchotana. To mimo wszystko na zleceniach mam i tak więcej o te średnio 50 tysięcy. Zobaczcie, ile to roboty robi. Tu bym bardzo chciał sobie, słuchajcie, miniaturkę zrobić. Na tle Pałacu Kultury to bym bardzo chciał. A że wiecie, jak się kończą, widzowie, moje manewry. Także na moje manewry to trzeba z dystansem podchodzić, więc... Bo to się potem źle kończy. Więc może o. Średnio widać. Ale coś tam będzie widać, chyba już więcej nie ujmiemy tego Pałacu Kultury, nam zniknie z pola widzenia. No dobrze. Lecimy, widzowie, do tej Litwy. 1000 kilometrów przed nami, myślę, że szybko przeleci. Także pięknie, pięknie. Tylko ograniczenie prędkości nie do końca piękne. Jedź prosto. Na Białystok. No teoretycznie tak, no bo musimy jakoś się dostać na tą Litwę tam. Oczywiście, no to nie będzie nic odkrywczego, bo tą część drogi to już jechaliśmy. Nie wiem, jak tam w tej części na Litwie. To się okaże dopiero, jak wjedziemy. No teoretycznie na mapie wyglądało tak, że niby tamtędy nie jechaliśmy. Też wiecie co, teraz byśmy mogli sobie mapę włączyć i będziemy wiedzieli, patrzcie. Tu jechaliśmy w Polsce wszędzie, Suwałki, no tu nie będę trasy zmieniał, bo jaki jest sens sobie dokładać trasy. Czyli tu, jak widzę, nic kompletnie nowego nie odkryjemy, tu jechaliśmy, czyli wszystko jest na full. No, mógłbym trochę trasę przesunąć, ale czy pytanie, czy to jest sens, widzowie? Czyli my na przykład jedziemy tu, no nie wiem, mógłbym sobie przesunąć tą trasę przez Ostrołękę jedynie, tak, tutaj cyknąć na Augustów jedynie, żeby tą 61 odkryć. A nie wiem. Żeby się nie okazało, dobra, tym lecimy tak jak mi pokazuje, tak jedziemy. Jedź prosto. Jeszcze się kopię. No jak na SS, kurczę, 8, czy co to jest, S8, a my mamy jechać, kurczę, 60? Halo? Składam reklamacja. No, jak ten pan, kurczę, z 1 z 10. To był pan Jacek? Chyba to był pan Jacek, tak. Reklamacja. Aha! O, dobra, mamy 140 limit, luzik. Oczywiście teraz będę starał się troszeczkę, widzowie, nadgonić, żeby na ile się da, no bo też ten odcinek, no, dłuższy, zawsze jak jest jakaś rzecz techniczna, co parę odcinków, którą muszę pokazać, no to są te odcinki oczywiście, że dłuższe. I nic tym jakby nie da się zrobić, a chcę to robić razem z wami, bo wtedy widzicie wszystko. Zobaczcie, spłaciliśmy ratę kredytu, w zasadzie dużo porobiliśmy, a i tak jeszcze jesteśmy na plusie. Czyli nie zeszliśmy na minus, mam nadzieję, że nie zejdziemy i że pracownicy będą teraz nam dzielnie zarabiali. Szczególnie te dwie nowo zatrudnione panie, które no, miały dwa oczka długodystansowca, no to myślę, że powinny tak zlecenie minimum na 10 tysięcy mi zrobić. I na to liczę, szczerze mówiąc. Boi! Na to liczę.
No niech mi deszcz nie pada, widzowie. Tak się coś zaczyna chmurzyć. No jedź tą Landarą. Tylko niech mi deszcz nie pada. Coś przeczucie mam, że... Wiecie, nie pamiętam, jak mam te warunki atmosferyczne ustawione. Już teraz nie będę w ustawienia wchodził, bo mi się nie chce co chwilę przerywać jazdy. Możemy jechać. Póki możemy, to jadę. Widzowie, to nie jest tak, że tu jakieś wariacje robię, no bo uwierzcie mi, że wjedziemy na Litwę, to ja się mocno jeszcze zastanowię, jak tam będą wisiały 70-ki wszędzie. To się mocno... Znaczy my się w sumie nigdzie też i nie spieszymy. No to jak dla widza, jak widz chce realistycznie, no to mogę jechać te 7 dych, ale... Będzie to... Przysypianie po prostu za kółkiem, nie? Ja przysypiam, jak jadę taką prędkością. Więc jak zacznę mieć taki głos, kurczę, już zmulony, no to się nie dziwcie, widzowie. Mnie czasem taka dynamiczna jazda, no jednak ożywia, nie oszukujmy się. A właśnie, a propos przysypiania w grze, 14 będzie dochodziła, no to tak jeszcze 6 godzin. 6 godzin jazdy. Patrzcie, jeszcze mignął. O, jak ja go zaraz z drogi zepchnę za to hamowanie. To jest takie chamstwo. Mandat za to powinien być. Ty, gościu, cię zaraz z drogi zepchnę. Ja pierdzielę. No i mnie teraz oni zepchnęli, bo teraz nie mam jak się wydostać. Czekajcie, tak się muszę wydostać. Tak, tak. Dobra, chyba mi się udało wydostać. Ja nie chcę nigdzie skręcać. Dobra, już nic nie kombinuję, widzowie, bo ostatecznie ci, co tak mnie tam blokowali, to już są daleko z przodu, a to tak często, nie? Że jak często jest tak, widzę, że na drodze, jak ktoś tam się bardzo spieszy, tam wiecie, czasem no nie ma to najmniejszego sensu, bo jest duży ruch i takie spieszenie się no nic nie daje. Tam wiecie, pogania wszystkich, tam grzeje jedno, lewo, prawo, wszystkich wyprzedza tam awaryjnym, a potem się okazuje, że nie wiem, na zły pas wjechał, światła i gościu stoi za tobą. Go wyprzedzasz. No, ja tam... Oczywiście tu mam spory dystans do tego Eurotracka i czasem coś odwalam, oczywiście, no ale sami wiecie, że to są rzeczy nie mające kompletnie nic wspólnego z realnym światem. Bardzo mi się podoba. Coś musiało się pozmieniać, widzowie. No chyba, że mi tak pamięć zawodzi. Autobus pamiętam, że stał tutaj na SC i się dziwiłem, co ten autobus tu robi, to pamiętam. Właśnie, ale no dawno też po Polsce tak nie jeździłem, więc może mnie pamięć zawodzi z tym, co widziałem koło Łodzi. Jeszcze zarymowało, ale raczej mi się wydaje, że coś tam się zmieniło. Przychód 2000. No, to jest jedna z nowo zatrudnionych kierowczyń. Więc można jej jeszcze wybaczyć, że tylko 2000. Zawsze lepiej 2000 na plus niż miałby być minus. Jeszcze niech ta Helga się nam, kurczę, pilnuje, widzowie. Niech ta Helga się pilnuje, bo ją naprawdę do Niemiec wywieziemy. Ta Helga, to wiecie, nieładnie. Często mi minusy robi. Mam nadzieję, że zaraz jakiś ładny dochód mi wykręci, typu, nie wiem, 20 tysięcy na plusie. No! Jezu, to za ludzie. To za ludzie. Ja to już mówiłem w którymś z ostatnich odcinków, więc wiem, widzowie, że się powtarzam, ale... Mówiłem, że brakuje czegoś takiego, bo mnie na przykład wkurza to, że no wyskakuje komunikat, że tam kierowca nie mógł znaleźć zlecenia, bla, 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 nie? I musiał wrócić bez ładunku, no i tam płacisz za niego. Dla mnie na przykład jest to bez sensu i to nie ma żadnego tutaj
no to w ogóle jest nierealne, żeby kierowca nie mógł znaleźć ładunku, ale wiecie, że mogliby wprowadzić coś takiego, ja nawet bym z miłą chęcią to co jakiś czas obsługiwał. Najwyżej, no nie wiem, jadę sobie w trasę, tak, co jakiś czas, no trudno, zatrzymuję się, wyciągam tablecika, załóżmy jakiś tablecik i przyznaję zlecenia kierowcom, żebym ja po prostu mógł, no i patrzcie, żebym ja mógł kierowcom po prostu zlecenia przyznawać. Przydzielam, że ma jechać stąd, tam, na tej samej zasadzie, jak ja wybieram zlecenia dla siebie, żeby po prostu przydzielałbym kierowcom i kierowca po prostu ma jechać, ma to zlecenie wykonać, koniec. Nie ma dyskusji, że on nie mógł zlecenia znaleźć. Bo wiecie, że w danym mieście nie ma czegoś takiego, że nie znajdziesz zlecenia. Zawsze znajdziesz zlecenie. Także no, ja bym to chętnie tak widział, nie? Że to ja bym obsługiwał. Tam dany gracz oczywiście, nie? Nie, że dla mnie, tylko ogólnie dla gracza. I uważam, że takie coś powinno być. Co? Naprawdę takie coś powinno być. Jedź prosto. Bo się całkowicie no, nie zgadzam z tym, że nie mógł kierowca znaleźć zlecenia. Weźcie to sobie, sprawdźcie w praktyce. Z jakiegokolwiek miasta jedziecie ciężarówką swoją, zawsze macie tam parę firm, tak, kilka chociaż, i zawsze jakieś zlecenie wisi. Nie ma tak, że nie ma nigdy zlecenia. Więc wszystko kwestia chęci. Oczywiście nasze boty, no nie oszukujmy się, kierowcy są NPC-tami. Są no, głupkowate i jakby no chęci nie mają, ale no nie zmienia faktu, że mi się pojazd kończy. O, bo tam w krzakach stoją? Nie, to drogowcy. Drogowcy stoją w krzakach, okej. To są ci, co się... Aha, dobra, to już nie będę patrzył. To są ci, co się do brzozy modlili, okej. Pamiętam Gostków. Tu kilka razy jeździłem, zawsze nie wiem, po co tej brzozie machają. Tak, brzoza i tak już przewrócona. Nawet spoko terenówka. Jak mam być szczery, no to wnętrze tego Iveco starego było 100 razy brzydsze niż wnętrze na przykład tego Renault. Mimo, że przecież Renówka też jest takim, to jest też chyba takie auto 20 ponadletnie, nawet 25, taki, to jest ten model Magnumki. Stary jak świat. Ale właśnie to jest ten urok, nawet nie patrzyłem ile przebiegu ma ta Renówka, jak ją kupowałem. Dobra, czekajcie, aha, 15, to ja jeszcze troszkę. Myślę, że dopiero gdzieś na Litwie się prześpimy, albo nawet na Łotwie. Teoretycznie nie musimy, bo nie musimy, ale wiadomo, w nocy nie chcemy jechać, widzowie, przesuniemy sobie ten czas. Jeszcze sobie sprawdzimy. No, za 12, no czyli tak akurat ten sen to mamy na... O, ta nowo zatrudniona minut nam dała, niestety. Pozostało 25 godzin do dostawy, a mamy 25 godzin nam pozostało, a mamy 12. No tak dodamy 6, to będzie 18, więc spokojnie możemy sobie szóstkę przekimać. O Jezusie, kochany! Przypierdzielę w coś zaraz. Ja widzę, że on skręca, ja widzę i wyhamowałem na szczęście. Nie no, żadnych mandatów dzisiaj, żadnych stuczek. No ale gościu teraz we mnie wjechał. Albo nie wjechał, bo wyhamował. Żadnych tu stuczek dzisiaj. Już jadę grzecznie. Dzisiaj zarabiamy. Nie, widzowie, dzisiaj wiecie, pierwsze wbijamy nowy level. To też jest dosyć istotne. Jak wbijemy level, to pewnie drugą... Muszę się zastanowić. Ale raczej też wam pokazywałem, że wbijanie tych szybkich zleceń, znaczy w sensie dostawy na czas, tak chyba to się nazywa. To nie jest zbyt opłacalne, no bo mamy dwa oczka, a tam dostaliśmy raptem 7000 premii za ostatnie zlecenie, czyli to wiecie. Jakby to powiedzieć, no nie jest to jakieś tam gra warta świeczki, ale zdecydowanie ADR-a bym pił.
bo raczej mamy na równi chyba ładunek o wysokiej wartości, chociaż jeśli ciągle wozimy delikatny ładunek, a raczej staramy się, no tak staramy się, żeby to było, nie? Delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości. Więc tu bym się zastanowił i sprawdził, czy na pewno mamy to wyrównane na... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Zgodnie z długodystansowcem, bo długodystansowca raczej bym nie wbijał, bo... Skręć też, w prawo. No nie, ta dostawa nie była na 1500. No widzicie, bo tam jest jakby ten problem, że musiałyby być już dostawy powyżej 1500. I jeżeli jest coś poniżej, no to byśmy się nie załapali na tą premię. No to bez sensu, nie? A jeszcze tak nie mam ochoty na razie takiego długiego odcinka nagrywać z jakiejś mega długiej trasy. Na razie jakoś nie mam ochoty. Muszę być, wiecie, też wypoczęty, mieć mniej spraw na głowie, bo no to nie oszukujmy się, taki odcinek by trwał tam z 2-3, może i 4 godziny. Więc ja nie wiem, czy to ma sens. Rozumiecie, że robienie tego tak jakby na raty, no też nie wydaje mi się dobrym pomysłem, nie? No trzeba od razu. W sensie nie wyobrażałbym sobie albo na raty to nagrywać, albo na raty, że pauzuję, że zapisuję, potem wracam, bo to jakby... Ja każdy odcinek, który nagrywam, to tak jakby na żywca nagrywam, bo to jest, no nie wyobraziłbym sobie teraz na przykład, miałbym, nie wiem, tą trasę spauzować, no bez sensu. Jutro bym na przykład miał do tego usiąść, ja bym nawet nie pamiętał już, gdzie jadę, po co jadę, co wiozę, co się działo, no to zawsze na świeżo wszystko się dzieje, nie? Oj, leżej mi się teraz kopał. Oj, widzowie się kopał. No jedź, chłopie, tam Octavią, czy tam Superbem, czy... Co tam masz? Ale to już jest nie fair. To już jest nie fair. Zobaczcie, puściłem jednego gościa, drugi baran we mnie wjechał. Dekoratorowi auto ukradł, bo Cytryna Gang, taki żółty. Ale to nie był Dekuś, bo Dekuś by we mnie nie pierdyknął tak chamsko. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ktoś mu pewnie Cytrynę Gang tutaj zajumał i we mnie pierdyknął. A, bo ta renówka akurat ma tą wadę, że ona tak... A jedzie baran za mną, zaraz powinienem mieć możliwość, widzowie, wysiąść z auta i mu nakopać do dy. Patrzcie, stoi, jest tam za mną ten kretyn. Mogę tylko tak mu nakopać, nie? Innej wersji nie ma. Już trudno, trudno, widzowie. Trudno. Za to, że dostałem mandat za niewinność, to teraz wiem, że dostałem za słuszną sprawę. Trudno. Wiem, że mi kasy zjechało dwa razy po 1800, ale no tak się nie robi, że gościu we mnie wjeżdża. Jeszcze ja dostaję za to mandat, naprawdę. No nie, kiedy oni to w Eurotracku, słuchajcie, dopracują, bo... No nie. No i zaczyna się wjazd na Litwę, już 50. Także tu będzie chyba zaraz ziewanie, widzowie, nie? Takie, jak już widzę te ograniczenia prędkości, no właśnie, 30, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, nie? A wiecie, że można to oszukać? Patrzcie, widzowie. Patrzcie to. A nie, tu nie można. Tam gościu oszukuje. Tamten gość tego oszukuje, widzicie? Tam, gdzie on jedzie. Tutaj już jest 90. Trzymaj się prawej strony. Iwona raczej... Aha, to by chodziło o tą drogę na wprost, okej. Okay. Już myślałem, mówię, co ona gada do mnie? Co ona do mnie rozmawia? Słuchajcie, dużo przed nami nie jest, niecałe 700 km, więc bądźmy dobrej myśli, że to szybko Trzymaj pójdzie. Prawie połowa trasy za nami. Bo nie wiem, czemu kretyn jedzie tutaj 70, jak jest 90. Przyspiesza, jak go wyprzedzam.
zawaham się go trąbnąć. Widzowie, nie zawaham się go trąbnąć. Jedź prosto. Jeszcze 90 to mogę jechać, tylko tutaj z morą, słuchajcie, na Litwie. Trzymaj się lewej strony. Albo Łotwie, bo już tak do końca nie pamiętam. Są niestety 70. Tu wszędzie stoją 70. Kiedy robimy przerwę na spanie? No tak, około 20 myślę. Że jeszcze troszkę trzeba. Trzymaj się prawej strony. Jeszcze troszkę trzeba pojechać. No, wykrakałem, zaczęły się 70. Raczej nic już nowego nie odkryjemy, bo tak jak patrzyłem na tym GPS-ie, ciężko mi będzie zmienić, a zresztą nie chcę, słuchajcie, jakąś inną trasą jechać. Mógłbym na GPS-ie tą trasę troszkę zmienić. Ale tak nic mi do głowy nie przychodzi. No możemy jeszcze zerknąć, słuchajcie. Przychód. O, 43, kto to zarobił? Scarlett! To co, wbiła level nowy, czy nie? Widzowie, piękna Scarlett, ładnie. To ja ją uwielbiam. Super babka. Dobra, jak tu jest 90, to lecimy tędy, aczkolwiek na dwupasmówce to 110 powinno być chociaż. Zwykle Juken znawca, kurczę, przepisów. Znawca oczywiście w cudzysłowie, nie? To ja sam się z siebie śmieję. To z twojej perspektywy, drogi widzu, może wyglądać. Ale szybko mi ta trasa dzisiaj idzie, mimo że no, jakby czas odcinka to już jest ponad 50 minut, no ale to też wynika z tego, że już robiliśmy różne machnią wcześniej. Nam zeszło, ale sama trasa dosyć szybko. Niedawno było 1000 km, teraz już mówię, patrzę niedawno 700, teraz już prawie 600. Że spoko. Może nie będziemy mieli 70. Może to jest jakaś, nie wiem, trasa, widzowie, bardziej ekspresowa. Patrzcie, 130, wow. W to akurat nie wierzę, nie? To wiem, że to tylko na chwilę chyba było. No właśnie, no dobrze pamiętam, że na chwilę. Jakiś błąd po prostu chyba. Wolę nie sprawdzać też, widzowie, jakie tu dają mandaty, bo powiem wam szczerze... Trzymaj się lewej strony. No jeden mandat to oczywiście to totalna głupota była, który dostałem. Ale no chciałem gościowi przydzwonić. Ale z drugiej strony też dostałem za niewinność. Jakby nie patrzeć, 1800, tam jeszcze chyba nie wiem, czy coś nie dostałem za prędkość, chyba nie. No to wiecie, no to się zbiera, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jakby nie patrzeć, drogi widzu, to się zbiera, więc lepiej oczywiście tych mandatów nie dostawać. O, Margarita, to nie jest przypadkiem ta, którą zatrudniliśmy? I zobaczcie, zatrudniliśmy Margaritę i już nam 12 tysięcy zarobiła. Pięknie, uwielbiam ją. Mogłaby jeszcze level sobie nowy wbić. Ale ładne słońce. 15, dobra, godzina i idziemy spać. No, czas iść spać, widzowie, bo słońce super, ale... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Żebyśmy w nocy nie jechali, ale to zobaczymy, bo to czy tak naprawdę o 20 pójdę spać, czy o 21. To tak po prawdzie, widzowie, nie ma większego znaczenia. Jedź prosto. O której my byśmy poszli spać. O, 70 się zaczęły.
czy o której, no to jakby bardziej wyznacznikiem jest to, jak będzie jasno, nie? Jakby o godzinę nie chodzi, bo tu bardziej chodzi o to, żeby nockę przeminąć, no i mam nadzieję, że w tym czasie tego snu też tam ci nasi pracownicy coś zarobią, widzowie. Mam cichą nadzieję, że tak będzie. Jest przyjazd na... Nie no, do 16 mamy chyba czas na dostarczenie towaru, także... No i zobaczcie, mówiłem, nie? No to jest drogi fajne, a tu 70 wszędzie. Powiem wam, że już na tym etapie, teraz już mamy, no już jest 10 pracowników, nie? Było, znaczy przepraszam. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jeszcze raz. 10 pracowników to było, jak jeździliśmy do wczoraj. A od nowego odcinka dzisiejszego, jak już O Jezu, o Jezu, o Jezu. O Jezu. Ała. To bolało. To bolało. Już sru, że mandatu nie dostałem, ale moja renówka już jest uszkodzona. I co wie? Dopiero co ją naprawiałem chyba. Albo jej nie naprawiałem, już nie pamiętam. A nic, no. Trudno. Nie będziemy płakać z tego powodu. Mój błąd. I zapomniałem, co mówiłem przez to, że przydzwoniłem, on przydzwonił we mnie i zapomniałem, o czym była mowa, widzowie. Właśnie, tutaj mamy stację, na której... Ale wiecie co, nie chciałbym ciągle na tej samej stacji kimać, więc ja myślę, że pojedziemy na następną stację się przekimać. Bo na tej stacji chyba zawsze, jak robiliśmy trasę, kimaliśmy. A jeszcze jest jasno, jeszcze spokojnie z tą godzinkę możemy jechać. Zobaczcie, jeszcze słońce świeci. Jeszcze nie ma potrzeby się kłaść. Śmiało możemy jeszcze przejechać troszkę. Jedź prosto. No ile, kurde, znowu 50. Czemu oni tak tutaj jadą, jak ja mam pierwszeństwo? Dziwne. Bardzo dziwne. Sobie na tej Litwie tu wyjeżdżają? Tu nie wiem, nie ma ustępów pierwszeństwa, coś, teges? O, już 500 kilometrów, no. Eleganciaro. Trzymaj się lewej strony. A, bo ja się chyba właśnie zastanawiałem nad tym, że jak się przekimamy przez 6 godzin, to też jest szansa, że coś w tym czasie zarobimy. Plus oczywiście nasze zlecenie, które też zarobi. Na szczęście my, widzowie, nie mamy uszkodzeń towaru. Mamy może uszkodzenia ciężarówki, ale towaru nie, więc kary nie powinno być. Oby. Mam nadzieję, że ekspa też na mnie nie ubierze. A ja renówki nie naprawiałem, bo ja naprawiałem chyba i Iveco dla pracownika. Teraz to pracownicy. Trzymaj się lewej strony. Stacja benzynowa nam potrzebna? W zasadzie niekoniecznie, ale jak już byśmy zgarnęli przy okazji i stację, i spanie, to myślę, że byłoby spoko, ale ja tu nie chcę zjeżdżać, bo tu widzę, jest chyba tylko stacja. Nie wiem, jakoś jest to połączone, ale nie chcę tu jeszcze zjeżdżać. Ładnie słoneczko świeci, jeszcze sobie z godzinkę pojedziemy. Patrzcie, jak się położymy o 21, to wstaniemy po 3, a to też chodziłoby mi o to, żeby wstać tak, żeby już było na pewno jasno, nie? Dlatego staram się to jakoś czasowo przesunąć na tyle, na ile się da. Aha, pas się będzie kończył, dobra, migacz.
szczęście autobus był daleko. No i jedź ty. Transporterze, ty. No ale troszkę uszkodziłem jednak, jak widać. Trzymaj się lewej strony. Widzicie ładunek i naczepa, znaczy ładunek coś jest delikatnie. Ładunek jakby delikatnie pokazuje, że jest tam. Więc troszeczkę jest jednak. To pewnie jak ten tir we mnie przydzwonił, to mi ładunek... Bo jak się szybko ciemno zrobiło. Przed chwilą tak ładnie słońce świeciło. Nie no widzowie, to teraz to szybko na stację lecimy. Od razu się zachmurzyło. Nawet wiecie, że nie zauważyłem kiedy? Tak ładnie świeciło słoneczko. Ja tylko sobie zerknąłem na... Na uszkodzenie pojazdu. Nie patrzyłem tak stricte na drogę i nagle patrzę, kurde, ciemno. Ale numer. Nie no, nadmiernie to nie jest uszkodzony już bez przesady. To ja, on jeszcze z dwie trasy byśmy dali radę tą renówką zrobić i widzowie, myślę, że tak zrobimy. Myślę, że tak zrobimy. Na razie nie mam potrzeby zmieniać, jak dla widza... Powiedziałem, że dla widza pojadę renówką, to przecież nie musi to być. Nie musi to być widzowie jedna trasa. Nie lubię, nie podoba mi się renówka, aczkolwiek to. Tragedii też nie ma, jak tak tutaj siedzę. Za kółkiem. Jakoś w tej serii. Może dlatego, że to jest seria na luzie, nie wiem. W tej serii mi jest wszystko tak jakby na luzie, nie? Totalnie na luzie. To... Podchodzę na totalnym luzie do wszystkiego w tej serii. Nie widzę tylko, a propos luzu, to ja nie widzę niestety stacji benzynowej. Bym zatankował, bo w sumie wiecie, jak to jest moja ciężarówka, no to jakby to, że zatankuję przy okazji spania, no to też jest ważne, żeby na następny raz było to jakby zawsze się przydaje. Jakby to nie była moja ciężarówka. A teraz znowu słońce świeci, ale numer. Ta, moja ulubiona 70, no zajebiście. Jeszcze 50. Widzimy stację, no i tam się zatrzymamy, widzowie. Tam się zatrzymamy na stacji benzynowej. Jojo, jop. O, Jolanta zarobiła. Czy Jolanda. Którą zatrudnialiśmy, zarobiła 6 tysięcy. No to dobrze, a widzicie, dopiero co ją zatrudnialiśmy. Także jak widzicie, kupiliśmy dla pani samochód, a ona już zarobiła. Tak? Przy czym pamiętajcie, że tak naprawdę jeden kredyt płacimy. Dobra, wiecie co, my sobie faktycznie tu zatankujemy i kimono zrobimy. Ja przy okazji też sobie jakieś picie przyniosę, tylko gdzie ja muszę parkowanie zrobić? Ej, czekajcie, gdzie jest tankowanie tutaj? Tam jest chyba do tirów tankowanie, nie? Tak jakoś tu dziwnie jest. Tu jest chyba do tirów tankowanie i potem parking jest... Dobra, no to chyba... No dobrze, okej, bo już tak zwątpiłem. O, 7,42, no troszkę tańsze to paliwo, nie powiem. A parking musimy znaleźć, przekimać się. Tak jak mówię, powtarzam, spanie nie powoduje zarabiania pieniędzy, żeby nie było, że tak powiedziałem. Natomiast ja to robię, bo... Robię to tylko i wyłącznie, widzowie, z tego względu, że... Że nie chcę jeździć w nocy. Jest jedyna odpowiedź. Tylko jeden sen, dwa razy... O nie! Ale dwa razy nie możemy spać. Dobra, ja sobie zrobię szybciutką pauzę, zaraz do was wracam, widzowie, i przyjrzymy się, co tutaj nasi pracownicy. Idzie, idę przynieść, bo już mnie gardło boli. O, prawie 100 tysięcy, za chwilę jestem z powrotem. No, dobra, moi drodzy, lecimy. No trudno, deszcz pada. No ale, jakby nie patrzeć, jak jedzie sobie prawdziwy kierowca ciężarówki, to nie ma to tamto. Fakt, że ja bym chętnie sobie jeszcze jedno kimono zrobił, bo tak jest ciemno przez ten deszcz, ale... Nie możemy sobie na to pozwolić, bo byłoby to troszkę ryzykowne z dostawą towaru. Obliczanie nowej trasy. Mi nic nie obliczaj.
Więc po prostu jedziemy. Tym bardziej, że do celu mamy te 400 km, a tam się już przejaśnia. Słoneczko wychodzi, także spoczko. Daleko nie mamy. I znów wyjdę na hipokrytę, ale... Nie wiem, może to wynika z tej serii. Tak jak Iveco mi się nie podobało, pierwszy raz mówiłem potem, że super. Jedź prosto. Tak o Renówce mówiłem wiele, że to chyba jedyna ciężarówka, której bym sobie nie kupił. Oczywiście nie kupiłbym sobie może. Znaczy w sumie kupiłem, używano. Więc jakby nie patrzeć widzu drogi, jestem hipokrytą, prawda? No bo mówiłem, żebym sobie nie kupił, a sobie kupiłem. Natomiast żarty żartami, ale też mi się źle tą Renówką nie jedzie. Chyba nie ma takiego małego baku paliwa, więc chyba jest spoczko. Koni też tam pewnie ma około 400, tak zgaduję oczywiście. Konie to jeszcze możemy sprawdzić w serwisie, a bak to nie widzę możliwości, żeby gdzieś to sprawdzić. Ale myślę... Aha, dobra, już nie będę ryzykował, będzie tam jakiś szlaban i tam byśmy obeszli ograniczenie prędkości. Myślę, widzowie, że myśl stałej zasady właśnie 2 do 3 kursów tą Renówką zrobię. Że jeśli bym nawet kupował jakieś auto dla pracownika, bo jeszcze tam jedno miejsce przecież mamy na pracownika jednego, no to raczej... Raczej bym dla pracownika, chyba żeby była jakaś okazja, bo wiecie, to też nie... Możecie zauważyć, że czasem mówię, że może coś zrobię, tak? Może, ale niekoniecznie to robię, tak? Bo jakby ja nie planuję tu niczego i niektóre rzeczy wychodzą na spontanie. To, że na przykład kupiłem Renówkę w tym odcinku, zupełnie nie było planowane. Przecież. Zakładałem zakup ciężarówki, mniej więcej taki schemat miałem, ale... Nie da się tego zaplanować, bo wiecie, no wchodzisz w używane ciężarówki, widzisz okazję. Głównie chodzi o te gwiazdki, bo te gwiazdki są wyznacznikami. Bo jeśli jakaś tam ciężarówka, powiedzmy, ma zbyt duże zużycie, no to sorry, nawet jak jest tania, no. Czy dla siebie jeszcze mogę kupować, nie? Bo wiecie, dla siebie ja mogę kupić z 2 gwiazdkami, tylko tyle, że po prostu... Jakby no nie zrobimy szybkiej podróży, nie? Że jakąś troszkę na naprawę by trzeba wydać. Na renowację nie. Natomiast jeśli dla pracownika, no to to już jest gorzej, no bo jeżeli za bardzo to zużycie daje o sobie znaki, no to będzie czerwone i koniec i on nie pojedzie. Nic, widzowie, z tym się nie zrobi. Magiczne 70-tki się zaczęły. No powiedzmy, że przy deszczu jeszcze jest to jakoś akceptowalne. Ja nawet sobie już tu tempomat włączę, bo mi się nie chce, kurde, przy tej 70-tce. Spoko, pociesza mnie to, że słuchajcie, ubywa kilometrów do celu. Na tym się skupiam, chill totalny. Wiem, że ostatnio tu jechaliśmy, to się trochę spieszyłem i dlatego mi te 70-tki przeszkadzały, a teraz... Do 16 chyba mamy czas z dostawą, także sami widzicie, że mamy nadwyżkę czasu sporą. Zjedź z ronda. Więc spoko. Trąbniemy gościa, żeby trochę żwawiej jechał. No i patrzcie, hamuje. Trąbia, on hamuje. Widzicie gnoja? No nie, no tak się nie będziemy bawić. Tak to my się nie będziemy bawić. Nie mówię, że tą ciężarówkę będę wyprzedzał, aczkolwiek też nie mówię, że nie. Asru. To już jest mega głupie, co ja teraz robię. Nie róbcie tak w świecie realnym, tak nie wolno. To jest niebezpieczne. To jest tylko Eurotrack. W Eurotracku też tak nie róbcie tak naprawdę, bo... Wiecie, że jak ja bym tu porządnie przydzwonił, teraz zobaczcie, taką chwilę głupoty zrobiłem. Wiadomo, że pod odcinek dla kontentu, no tak się będę tłumaczył, ale... Zobaczcie, że zrobiłem chwilę głupoty, która mogłaby mnie kosztować tyle, żebym naprawdę w coś przydzwonił, nie wiem... zniszczył ładunek w 100% i wtedy odcinek byłby kolejny nieudany, tak? I powiedzmy, że nie dość, żebym za kurs nic nie dostał, to jeszcze bym tak naprawdę może musiał naprawiać auto, czyli bym był w plecy.
więc tak nie róbcie. To jest przy sytuacji, w której... Teraz oczywiście mówię to poważnie, no bo tak jak niektóre rzeczy odwalam dla żartów, ale mówię to całkowicie, widzowie, poważnie w tej chwili, bo jeżeli już bierzecie te kredyty, no to jeżeli nie chcecie zbańczyć, no to... Bo to nie jest tak, jak wielu z was robi. Ja naprawdę się... Wybaczcie za szczerość, ale jest troszkę mało ambitna zasada, że na zasadzie, a tam sobie poszaleć, znaczy wiecie, jak chcecie sobie poszaleć, robicie save'a i szalejecie i to spoko, ale zakładanie czegoś takiego, a dobra, przydzwonię, to sobie save'a wczytam, no nie, bo to świadczy o tym, że wy nie potraficie brać odpowiedzialności za coś, co robicie. I teraz pytanie, czy w świecie realnym, jadąc ciężarówką, gdybyście mieli to prawo jazdy, byście w coś przydzwonili, a co gorsza, byście komuś krzywdę zrobili, czy tam byście sobie save'a wczytali? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja nie mówię, ja nie jestem, już tyle mnie, myślę, poznaliście, że ja się nie spinam w 100%, że tutaj ma być realizm we wszystkim, wiecie, kija w tyłku nie mam. Nie, bo ja mam totalny luz i czasem coś odwalę, żeby było śmiesznie. Ale biorę odpowiedzialność też za to, co robię, nie? I oczywiście save pokazało nam, że jest potrzebny. Trzymaj się lewej strony. Na przykładzie od ostatniego odcinka, znaczy jednego z ostatnich, już nie pamiętam którego, jak nas wywalało z Eurotracka, tak? I straciliśmy jakby całą trasę. No ale natomiast przy tym momencie, kiedy wiecie, ja... Dużo czynów porobiłem, znaczy jeszcze gdybym przed wzięciem zlecenia miał zrobionego save'a, ale pokazałbym to na odcinku, że słuchajcie, tutaj jest taka sprawa, wracamy do save'a, nie? Natomiast no nie miałem zapisanego save'a przed wzięciem zlecenia, a wiadomo, że dużo rzeczy porobiłem wcześniej ważnych i to jest jakby jedyny moment, jeśli no Eurotrack coś odwala, i to absolutnie nie jest twoją winą, to rozumiem w takiej sytuacji tego save'a, nie? Ale jeśli ty coś odwalasz, nie wiem, gdzieś przydzwonisz czy coś, zobaczcie, ja cały czas w 100% biorę odpowiedzialność za wszystko, co robię. Czasem są jakieś minusy, czasem staram się też potem to nadrobić, prawda? O, tutaj kierowca jakiś nam, widzę, awansował. To mnie kręci, nawet jeśli to levelowanie przez czasami odwalanie czegoś idzie wolniej, to jest ono w miarę realistyczne, nie? Specjalnie też, słuchajcie, nie, bo mógłbym mieć swoją naczepę, mieć te zlecenia już pewnie po 500 000, ale specjalnie nie jadę ze swoją naczepą, bo według mnie te zlecenia już za 500 000 to jest kompletnie nierealistyczne. Takie do 300 000 jeszcze są do zaakceptowania, szczególnie na dłuższych trasach, nie? Ale no takie 500 000, no bo jaką by to dało radość, widzowie, że zrobiłbym jeden kurs za nawet 1 000 000, bo pamiętam, chyba gdzieś mi się pokazywały na poprzednim koncie, ale to chyba za level już. Ten 30 któryś, ja nawet nie pamiętam, który tam mam level na tamtym koncie, bo już dawno nie wchodziłem. Natomiast no pokazywały mi się zlecenia chyba za 1 000 000. Żeby była jasność, ja nigdy nie używałem żadnych modów dodających kasę. Jeśli próbowałem moda na ekonomię, to tylko na tą realną ekonomię, ale to nie dla mnie. To jest niewykonalne. To też nie jest zabawa z tym modem na realną ekonomię, bo on jest w drugą stronę przesadzony. Ja widzę tu taki kompromis pomiędzy... żeby włączyć w konsoli ewentualnie, że zlecenia o połowę będą mniej płatne. I jak dobijemy do tych zleceń za 500 000, to zobaczycie, że tak zrobię. Włączę w konsoli, powiem, słuchajcie, tutaj mamy zlecenia za 500 000, cyk, przy was to włączę i wtedy zamiast 500 000 będzie na przykład 250. I to jest jeszcze do zaakceptowania. Nawet jakby to była długa trasa, spoko. To jest okej. Okay. Tak będziemy robili. Nie wiem, jak to się ma potem na pracowników, no ale to już tam sobie zobaczymy, widzowie, to już tam bez znaczenia. To są wtedy cały czas te takie fajne emocje, ta adrenalinka, że coś
musisz jednak pomyśleć, tak? I ja dlatego krytykuję modziarzy tak zwanych, no bo słuchajcie, no jakby Eurotrack, i to widzę, że wielu z was zgadza się z tą teorią, bo często o tym pisaliście w komentarzach, jakby Eurotrack sam w sobie, jeśli chodzi o cenę zleceń, jest już z natury zmodowany. Naprawdę, ja nie chcę obrażać ludzi stosujących mody na kasę. Różne tam argumenty na to padały, ale nadal do dziś nie uważam, żeby jakiś był dla mnie uzasadniony, bo Eurotrack daje ci takie pieniądze za zlecenie, że to już jest jakby z natury zmodowane. Tak? Nie potrzebujesz czegoś, co jest zmodowane, jeszcze modować, że dostaniesz, kurczę, więcej kasy. Jakby nie widzę w tym kompletnie sensu. Ani przyjemności tak naprawdę, bo zobaczcie, zrobilibyśmy kurs, a na przykład robiłbym ten kurs i nawet nie wiem, za ile kasy on jest, nie pamiętam. Coś bliżej chyba 200 tysięcy, nie? I nie dostałbym za ten kurs, słuchajcie, na przykład 200 tysięcy, tylko milion. No, widzowie, no jaka to by była frajda? Tak obiektywnie spójrzcie, jaką bym miał radość z tych dwóch pracowników, z tych dwóch ciężarówek zakupionych. Jedź prosto. Jeśli teraz bym zrobił jeden kurs, miałbym milion, czyli spłaciłbym dwa kredyty, które brałem, i jeszcze bym kupił ciężarówkę, no to jest żadna frajda, to nie ma żadnej... Wiecie, a na etapie, na którym no jestem, którym no gram uczciwie, no to są takie fajne emocje, że robię tą trasę, patrzę, ile pracownicy zarabiali, trochę tam czasem jakiegoś pracownika pod reprymendą rzucę, że mi za mało zarobił albo że dał minus, tak? I to jest jakby spoko, widzowie, nie? Ale tak jak mówiłem, no nie wyobrażam sobie zleceń za milion, bo to nie. A wiem, że mówię, jakbym miał naczepę, więc dla tych wszystkich, którzy by mnie pytali, czemu nie jeżdżę z własną naczepą, bo oczywiście to jest prawda, to jest jakby taka hierarchia. Pierwsze, najtańsze zlecenia, jakie możesz mieć, no to będą szybkie zlecenia. Zlecenia, które będą no droższe, i to widzisz, że tu jest, potrafi być różnica między 50 a 70 tysięcy złotych na zleceniu, no czyli sporo. To są zlecenia z własną ciężarówką. No i trzecia opcja, najdroższe, czyli jeszcze droższe o tyle samo od tych, to są z własną naczepą. Naprawa naczepy nie jest na szczęście taka droga, więc to oczywiście, żeby się opłacało. Natomiast powiem wam tak, ja sobie nie wyobrażam. Raz na jakiś czas możemy zrobić, może na tej zasadzie, ale nie wyobrażam sobie z własną naczepą, dlatego że te zlecenia właśnie będą zbyt drogie. No, czyli zbyt łatwo będzie. O Jezu, co tu się dzieje? Muszę uważać. A po drugie, niestety, widzowie, no to byłbym bardzo mocno ograniczony co do konkretnego ładunku, nie? Nie miałbym... Nie miałbym żadnego pola manewru z różnorodnością ładunków, nie? No bo jakby musiałbym się zdecydować na jakąś konkretną naczepę. No, najlepsza jest ta niskopodwoziowa bądź podłogowa. No, generalnie one są bardzo zbliżone. No i wtedy bym tylko konkretne typy ładunków brał, nie? No już samochodów bym nie zabrał. No i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tutaj, wiecie, morałów prawił. Mówię po prostu swoje gdzieś tam zdanie. Dlaczego tak mi się lepiej gra. Też nie chcę za łatwo. Ja zawsze byłem gościem, który miał dużo ambicji w sobie i zawsze właśnie... Trzymaj się prawej. Zresztą to zauważyliście, jedź dalej. Jak oglądacie tą serię z Eurotracka, czy nawet poprzednią oglądaliście, czy... Następnie skręć w prawo. Jakie prosto, Iwona. Jakie prosto, dziewczyno. Skręć w prawo. Czy jak oglądaliście lub oglądacie tą serię właśnie z Farming Simulatora, z którym naprawdę zaczynałem, bo ja niedawno, widzowie, zaczynałem z farmingiem, w ogóle nie miałem o tym pojęcia, jak to się obsługuje. O rolnictwie też pojęcie mam błahe. Oj. Musiałem wygodniej usiąść, przepraszam, jak wam zaskrzypiałem mikrofonem. Ale uczyłem się wszystkiego, tak? Też nie wpadłem na to, żeby sobie w farmingu jakieś ułatwienia. Oczywiście tam jakieś mody pościągałem do farminga.
ale to raczej nie dawa, nie, nie ułatwia mi, że ja nie wiem, więcej zarobię czy coś. Tak samo na przykład City Skylines, nie? Ja tam nigdy też zaczynałem od zera bez kredytów. No oczywiście, właśnie, widzowie, bo tutaj jak to się ma bez kredytów? No ja cały czas mówiłem w Eurotracku, że ostrożnie z kredytami. Musiał też ten poradnik może bardziej zaktualizować, bo cały czas będę to powtarzał, no bo ktoś powie, no gościu, mówisz, nie bierz kredytów, a sam bierzesz. Mi chodziło o totalny początek. Jeśli jesteś totalnie początkującym, nie wiesz, jak to jeszcze działa, to nie bierz, a tym bardziej nie bierz kredytu, żeby sobie nową ciężarówkę kupić. Bo zobacz, ja nie biorę kredytu, jeśli nie wiem, że go nie spłacę. Jakby zawsze biorąc ten kredyt, mam w głowie tą ratę, jaki kurs muszę zrobić i wszystko tak naprawdę zawsze gdzieś przeliczam, tak? Nawet jeśli teraz zaszalałem z kredytami, to też sobie w głowie zakodowałem, żeby go zaraz spłacić, żeby mieć za darmo. Zobaczcie, kombinuję, jakby to powiedział mój dziadek, jak pijany koń pod górkę. Też bardziej mi się podoba to określenie jak koń na westernie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Wiecie, ja tą serię też, widzowie, na totalnym luzie sobie jadę. I też tak jakby się nie spinam, że tu ciągle mam zarabiać. Jak widzicie, czasem wezmę krótsze zlecenie, czasem dłuższe. No ten odcinek akurat mówię, no będzie dłuższy troszkę, no bo poprzedni był krótszy. Może właśnie ja mam taką propozycję, widzowie, to może to tak zrobimy, żeby dla was, dla ciebie, drogi widzu, było dobrze. To ja mam taki pomysł i taką propozycję, że te rzeczy techniczne, które no jednak muszę robić na odcinkach, no bo tu robię wszystko, typu zatrudnianie pracowników i tak dalej, będę robił w tych odcinkach, w których będę wybierał krótsze trasy, tak? A więc co za tym idzie, no trochę spraw technicznych, szybka trasa tam do 1000 maksymalnie, bardziej tam w granicach 850. No i później następny odcinek na przykład z długą trasą, zero spraw technicznych, czyli żadnych zakupów. No i po prostu uzbieram jakąś tam kasę, tak? No i w następnym odcinku znowu jakby były sprawy techniczne, to znowu krótszą trasę. Zresztą, no i się rozgadałem. No i patrzcie, co ja zrobiłem mądrego. Dobra, tam stru spowodowanie kolizji, ja się bardziej martwię o uszkodzenie towaru, widzowie. No dobra, no to już nie mogę tak dyskutować. Ślisko jest, zapomniałem, że jest ślisko, rozgadałem się z wami. Dlatego jak jedziesz samochodem, nie gadaj na przykład przez telefon. Ja już jadę spokojnie. Na szczęście obeszło się bez... No nic się złego nie stało. Tam troszkę mi chyba się tylko towar uszkodził. Ale chyba tylko minimalnie. Tu nawet nie jest napisane ile procent, ale jak jest tak delikatnie, to nic się nie stało. Po prostu... Mogło się to skończyć bardzo źle. Mamy, słuchajcie, 138 km do celu. Szczerze, ja znowu padło, kurczę, na tą nieszczęśliwą Litwę, Łotwę i Estonię. Ja dzisiaj nagrywam czwarty już odcinek dla was. Między innymi z Eurotracka i z jednej strony już mnie trochę gardło boli. To też jest odpowiedź, jakby ktoś się pytał, czemu ja co chwilę herbaty przynoszę. Ciepłe, bo one muszą być ciepłe. Jakby ktoś od razu mówił, nie, piwko to nie będzie to samo. Chociaż obiecałem taki odcinek kiedyś przy piwku zrobić, żeby pokazać, jak będziemy jeździć po browarach. Zobaczymy. Zobaczymy, drogi widzu. Wszystko do przetestowania. Natomiast na dziś już Eurotracka mam dosyć, więc już może moja koncentracja faktycznie na tej drodze nie jest najlepsza. Ale tylko dojedziemy, szybko spłacimy ten kredyt, to zrobię za pamięci, bo boję się, że mogę później zapomnieć. O, w końcu słońce. No i to mi, i to jest pięknie, jakby jeszcze deszcz przestał padać, to mi się bardzo ucieszy. To już by było super. No i zobaczymy w następnych odcinkach, jakie trasy wybierzemy. Bardzo bym oczywiście chciał. No i dążył do tego, żeby też brać takie trasy, które
będą świeżynkami, czyli jeszcze bardziej robić ekspansję w kierunku na przykład Hiszpanii, prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Portugalii, co za tym idzie, West Balkans, zdecydowanie West Balkans, ale no niby usunąłem tego moda, nie powinno. No możemy spróbować w następnym, czy w którymś następnym odcinku wziąć trasę na przykład gdzieś tam do Turcji, czy gdzieś w te rejony, żeby te West Balkans troszkę poodkrywać. A tu się widzicie, wycieraczki automatycznie nie wyłączają. No trudno. To możemy zrobić wtedy tak, że nawet i tą renówką pojedziemy i po prostu będzie na tej zasadzie, wiecie, że jedziemy, dostarczamy w jedno miejsce, nawet nie musimy szybkiej podróży i z tego miejsca bierzemy dalej kurs. I wtedy tak jak nam się trafi, tak będziemy jeździć. I odkryjemy troszkę mapy. Właśnie trzeba by to odkrycie mapy sprawdzić, ale no po tym kursie zdecydowanie bym się nie spodziewał 8%. Tam było 7 z małym hakiem. Nie pamiętam, czy 7,46. I raczej dziś nic więcej nie odkryliśmy, bo to cała trasa, jak widzicie, już była odkryta. Także tutaj niestety my do tego Tallina już jechaliśmy. Także to akurat nie jest odkrywczy odcinek. No ale to jest odcinek ewidentnie na kasę nastawiony. Godzinę mamy fajną, więc tutaj spania robić bym już nie chciał po kursie, żeby po prostu następny odcinek zacząć właśnie o młodej godzinie i żeby było spoko. No widzę, że już ich trzeba trąbnąć, bo stoją gałgany. Nie wiem, na co czekają. Co, trawą mam ich wyprzedzać? Do usranej śmierci będziemy tu stać. Zobaczycie, oni naprawdę, ja nie wiem, czasem takie rzeczy robią w tych NPC-ty. Czekajcie, jadę na trąbieniu. Nie, to nic nie da. Chciałem po prostu wymusić perfidnie. No jechać. No zobaczcie, skręca i weko, ten by mógł już wyjechać dawno. No to jest rondo, ani nie wiadomo co. Oni chyba nie mają zielonego pojęcia tutaj, czym jest rondo. Zobaczcie to. No nie wyjedziemy z tego ronda. Dobrze, że się nie spieszymy, nie? Sam się już nie powiem, co zrobili na rondzie. No patrzcie, nie, no zaraz naprawdę trawą ich wyprzedzę. Na rondzie to ludzie powinni się dynamicznie zachowywać. Czekajcie, czy ja mam miejsce? Dupa Jasia. No i teraz gościu rusza. A ten drugi stoi, baran. Dobra, jadą, cicho, jadą. To ja też jadę. Dobra, rura. I można, widzowie? Można. No i po co? No i powiedzcie mi szczerze, po co tak było stać? Po co tak było stać? Ale obiecałem więcej mandatów dzisiaj już nie zbierać, bo i tak dobrze, że za tą ciężarówkę tam nie dostałem mandatu. Mamy i tak 50 km do celu, ładnie świeci słoneczko, to już wiecie, jadę kulturalnie. Ale potrąbić sobie miałem ochotę po prostu. Zjedź z ronda. Gdzie zobaczcie, nigdzie mi się nie spieszy, tak po prostu sobie chciałem potrąbić. Ja do tych NPC-tów, słuchajcie, czasem nie mam cierpliwości, też wam się przyznam. Nie mam cierpliwości do tych NPC-tów. Jedź prosto. Może później właśnie tutaj z tego Tallina weźmiemy jakiś kurs, bo i tak ciężarówka by była do naprawy. Więc możemy zrobić z Tallina kurs gdzieś tam, to nie wiem, do Szwecji. Zobaczymy, czy do Wielkiej Brytanii coś by nawet było. Tak bym sobie pomyślał, nie? Żeby taki bardziej kurs odkrywczy
Żeby był, żeby troszeczkę odkryć nowych horyzontów. Więc myślę, że to może być dobry pomysł. No, to może być bardzo dobry pomysł, widzowie. km do celu. No to już chyba nic nie wywinę, nie? Na szczęście. Chyba już dojedziemy, widzowie. Co myślicie? Dojedziemy do celu. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Na żywca. Udało się, no bo gorzej jakbym coś wywinął, nie? No tu kawałek drogi tylko chyba odkryliśmy, a tak ogólnie to nie. No ale dobra, level, moi drodzy, wbijemy. Ja już jestem zmęczony, to od razu wam powiem, że nie chce mi się parkować. Skręć w lewo. Bo tak wbrew pozorom, ja lubię Eurotrucka, nie? Mogę na nim parę odcinków dziennie nagrać, to jakby nie jest problemem, ale faktycznie te parę godzin, można powiedzieć tak non-stop spędzonych za kółkiem, to potrafi męczyć. Mimo, że to jest tylko gra, ale no może przez to, że gadam, tak? I jakby tutaj... A następnie skręć w lewo. Chociaż lubię do was gadać. Jakbym nie lubił, wiecie, to bym się nie odzywał. Ja lubię do was gadać, ale no mimo wszystko to też gdzieś tam troszkę, drogi widzu, potrafi męczyć. Także będzie mi bardzo miło, jak mnie docenisz, że zostawisz symboliczną łapkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. Dla ciebie, drogi widzu, się staram, żeby ta seria była coraz lepsza. Zobaczymy, ile tutaj... zgarniemy premii albo kary za... do skrętu w prawo. Uszkodzenia, oby nie. Oby naprawdę jakieś grosze były za uszkodzenia. Liczę na 5% kary. Skręć w prawo. Oby tak było, widzowie. To była miła przejażdżka. Żeby tylko jeszcze szybko spłacić kredyt? Nie, nie, naprawdę nie mam ochoty parkować. Dobra robota, no niestety nie jest to doskonale, no ale to jakieś uszkodzenia były. A, 1% uszkodzenia, 17 100 expa, no to jest to jeszcze zaakceptowalne, bo dostaliśmy właśnie, widzowie. Wynagrodzenie podstawowe za dystans to jest 131 tysięcy. Za wprawę to tam nie liczę, za długi dystans. Za ładunek o wysokiej wartości, premia za delikatny ładunek. Aha, bo my mamy te trzy tutaj premie wtedy. Dobrze, no to równo 17, jesteśmy w plecy, da się przeżyć. I teraz decyzja, czy delikatny ładunek. Bardzo często wozimy, widzowie, delikatne ładunki. Więc tak padnie decyzja jednak na... padnie decyzja na delikatny ładunek. I czy my, moi drodzy, kredyt spłacimy? To było do spłacenia to 46... No i dupa, tego nie spłacimy, tych 400. Widzicie, jeszcze nie było rat. Tutaj macie też to ten. Ja myślałem te 460 spłacić, ale... ale nie spłacę w życiu, widzowie, nie ma opcji, żebym 400. Musiałbym 100 tysięcy ponad zarobić, a nie będziemy szli spać w poniedziałek o godzinie 11, no bo to i tak nie jesteśmy zmęczeni. No nic, no to nie spłacimy, będzie rata tam 50 tysięcy kredytu, ale co mamy, to nasze. Na pewno jedną ciężarówkę się kupi dla pracownika, żeby już w następnym odcinku jeździł. Ja zobaczę, bo czasem, tak jak mówię, jest tak, że akurat jakaś okazja się trafi. Tu duże zużycie by była ta Scania, miałaby duże. No to nie mamy dla pracownika nic. Nie stać nas na razie. Zobaczymy w następnym odcinku.
czy tak kupić, bo może będzie coś taniej. Dobra, to tyle widzowie. Bardzo dziękuję, drogi widzu, że jesteś. Ja zapisuję grę oczywiście, żeby nam nie uciekła. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.